Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, to już czwarta niedziela naszej medytacji nad chlebem. Gdybyśmy sięgnęli pamięcią do Ewangelii z poprzednich niedziel, dostrzegliśmy temat wspólny, jakim jest chleb. Ten doczesny i ten dający życie nadprzyrodzone. Właśnie teraz, kiedy ludzie zbierają ziarno, pszenicę, zbóż ze swoich pól, ziarno, z którego zostanie zrobiony chleb, Kościół przypomina nam o chlebie, nie tylko doczesnym, tym zwyczajnym, ale o chlebie Bożym, eucharystycznym. W historii człowieka możemy dostrzec tą prawdę, że jego wysiłek skupia się o staraniu o chleb. Bez chleba bowiem nie można żyć. Codziennie go spożywamy w różnej postaci. W każdym domu, prawie w każdym domu, jest do niego łatwy dostęp. W naszej kulturze, zarówno w sztuce, jak i w naszych myślach, ciepło domowego ogniska kojarzy się z bochnem chleba. Kto przychodzi głodny, na pierwszą myśl przychodzi mu kromka chleba, aby przynajmniej nią się pożywić, aby zaspokoić pierwszy głód. Staramy się, aby nam, naszym dzieciom, naszym bliskim nigdy tego chleba nie brakowało. I słusznie mówimy, czy też myślimy, że troska o chleb powszedni jest troską o życie, troską o nasze istnienie tu na ziemi. Ale troska o chleb powszedni, mimo to już bardzo jest to ważne, nie jest jedyną troską naszego życia. Przynajmniej nie powinno być jedyną troską. Chrystus bowiem powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek. Są kraje, zwłaszcza wysoko rozwinięte, w których troska o chleb jest nieznana. Służba zdrowia, wysoki standard życia, wygoda, ludzie, którzy posiadają własny dom, swój samochód. Po ludzku wydaje się, że mają wszystko. A mimo to widzimy, że w przypadku zaspokojenia potrzeb doczesnych człowiek zmaga się z brakiem sensu życia. Jednym
z powodów tych bolesnych problemów jest właśnie brak zapewnienia sobie potrzeb ducha. Konsekwencją tej rozbieżności pomiędzy ciałem i duchem są we współczesnym świecie liczne depresje, wzrastająca liczba samobójstw, nawet wśród ludzi najmłodszych. A zatem widzimy ten paradoks, że człowiek mając wszystko, nadal odczuwa głód, jakiś inny, którego nie zaspokoi żadne dobro materialne. Gdyż jak Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Człowiek zatem potrzebuje do godnego życia wartości zaspokajających głód jego ducha. Dlatego odczuwa głód sensu życia, głód prawdy, dobra, zaufania, głód zrozumienia. Gdyż tych wartości nigdzie nie można kupić, nie można wyhodować na polu, wyprodukować w żadnej fabryce. Te wartości, a raczej cnoty, pochodzą od Boga. W te cnoty wyposaża nas Eucharystia, przyjmowana z wiarą. Wracając do dzisiejszego przesłania ewangelicznego, zwróćmy uwagę na tę wypowiedź Chrystusa, która brzmi: kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Nie trzeba być mędrcem, aby stwierdzić, że życie ziemskie szybko ucieka. Bez względu na to, ile człowiek ma lat, gdy przychodzi czas rozstania z tym światem, dziwi się, że to tak szybko. Za jakiś czas i nasze życie dobiegnie końca, prędzej czy później. Przyjdą po nas inni, ludzie młodsi, bardziej sprawniejsi. My odejdziemy z tego świata, w którym się narodziliśmy, w którym mieszkaliśmy i trudziliśmy się o chleb. A mimo to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i wiemy, że po śmierci czeka nas coś więcej, to nadal żal odchodzić z tego świata. Wielu z nas odczuwa lęk, strach przed tym, co nieznajome, co zasłonięte przez zasłonę śmierci. Jednak odejście, bez względu na to, jak jesteśmy przygotowani na ten moment, nastąpi. Całkowite unicestwienie jest jednak niemożliwe. Jezus daje nam dzisiaj nadzieję i pociechę, gdyż obiecuje nam nieśmiertelność, nowe życie, życie wieczne. Ciało, które pozostanie tu na ziemi, dopóki przebywa w nim dusza, powinno spożywać ciało Chrystusa, który jest chlebem życia. Nie łudźmy się. Jezus z całą jasnością mówi, że nie wejdziemy do domu Ojca, jeśli nie będziemy przyjmować Jego ciała. Jezus nie rzuca słów na wiatr, nie mówi na niby, nigdy nie wypowiada słów bez pokrycia. Wszystkie Jego zapowiedzi się spełnią. A zatem z jednej strony spożywające ciało Chrystusa mają zapewnienie, że będą przyjęci na wieczną ucztę baranka. Ale z drugiej strony Jezus przestrzega nas, abyśmy doceniali i szanowali ten wielki skarb, jakim jest Eucharystia. To dlatego Kościół z tak wielkim naciskiem przypomina, aby w każdym momencie życia być przygotowanym na przyjmowanie
ciała Chrystusa poprzez prawe życie, życie według Bożych przykazań, poprzez oczyszczanie swojej duszy w sakramencie pokuty. Jak zwykły chleb, ten, który spożywamy na co dzień, jest nam potrzebny, aby podtrzymywać w nas życie biologiczne, tak pokarm Chrystusa, On sam, ukryty pod postacią białego chleba, jest potrzebny, by podtrzymywać w nas życie Boże, życie duszy. Życie, które ma trwać całą wieczność. Zwróćmy jeszcze uwagę na myśl zawartą w pierwszym i drugim czytaniu. Oto najpierw mędrzec pański wzywa nas do tego, abyśmy byli mądrzy, abyśmy w życiu zabiegali o mądrość, a jest nią posłuszeństwo woli Bożej. Natomiast święty Paweł rozwija tę myśl i wyznaje takie słowa: bracia, baczcie pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Kochani, mądrości nabywamy zawsze na dobrym przeżywaniu Eucharystii. Ta mądrość zawarta w woli Bożej daje nam się rozpoznać w słowie, które słyszymy, które mamy rozważać nie tylko tutaj w Kościele, ale również stosować je w naszych codziennych chwilach. Ta mądrość przychodzi również do nas w chlebie życia, w pokarmie Komunii Świętej. Znajdujmy zatem w sobie upodobanie, zamiłowanie do Eucharystii. Szukajmy mądrości u Chrystusa, by wygrać życie doczesne i wieczne.